Dzisiaj znowu zostaję sam w domu, ale pewien nieznajomy postanowi do mnie przyjść. Epizodyczny horror Firstu Phantom Home Alone. Prawie jak Kevin sam w domu, tylko Karol sam w domu. I didn't want to push this up on Reddit just for it to be called piece of fiction. I don't even know where to start. Nie wiem, gdzie zacząć. Nie chciałem tego publikować na Reddicie, bo zostałbym nazwany bajkopisarzem. Excuse me, lack of gut storytelling skills. Wybaczcie mi, że nie mam umiejętności w opowiadaniu historii. Dobrze, zaufam ci. It was the middle of the summer. Czyli July. Mogłem się domyślić, prawda, że lato. Moi rodzice pojechali na weekend na spotkanie, wiecie, do pracy, nie? Co oznaczało, że byłem sam w domu na ten weekend. Ile miałeś lat? Ale poczułem, że to jest dobry moment, żeby się trochę przespać i naprawić bałagan, który jest między gdzieś tam przy mnie, więc poszedłem spać o jakiejkolwiek porze dnia, no i miałem jakieś tam plany i nie miałem żadnych planów do robienia. Powiedzmy, bo nie zdążyłem przeczytać. Ale w każdym razie, czy my już... Kuźwa, to jest budzik? Wow! Ty... Kurde, co... O, space to get up. Co tu jest z tym? O, obudziłem się o 8:00, po małej drzemce 8:00, ale AM czy PM, to jest bardzo ważna informacja. No nie, jest ciemno jak w dupce. I to w lipcu już jest tak ciemno? No nie żartuj sobie. Ty nie żartuj, jeszcze byłoby jasno, normalnie dzieci by biegały, bawili się policjantów i złodziei. Mogę już iść z powrotem na nap? Poszedłem spać. I went to bed again. Poszedłem znowu do wyra. 8:03, wsadź palce w kontakt. I did have homework that night, but I was too hungry to do it right after waking up. Dobra, czyli miałem zadanie domowe, ale byłem zbyt głodny, żeby to robić. Na głodnego co? Czyli nie da się tego robić na głodnego. Dobra, więc po prostu wstańmy od zadania domowego. Halo, dzień dobry! Halo, wtedy poszedł... Ale piękne, że... Escape to read message. Why are you being so paranoid? Mom, I'm 13. Mam 14 lat. No właśnie zastanawiam się, ile mam lat. Mam nadzieję, że prawdopodobnie zamówię trochę pizzy. Nie musisz niczego zamawiać. Zrobiłem ci lasagne rano. Bitch, lasagne. Sprawdź w lodówce. Thanks, mom. Thanks, mom! Wyślij jej wiadomość, kuźwa. Nic nie mogę odpisać? Mason Oliver, kim jesteś? House Jam. Yeah, crap, I totally forget, probably gonna do tonight. Zrobię to prawdopodobnie dzisiaj w nocy. Lol, ja tak samo. Moi rodzice wychodzą na noc. Chciałbyś wpaść pograć w Mario Kart? Dam ci znać jak coś. Okej, okay, zadzwoń do Josha też. Nie mogę ci obiecać. Mam na dzisiaj plany z Natalią. Dobra. Dobrze wiedzieć. Czyli nasz znajomy nie chce przyjść pograć w Mario Kart, bo ma 14 lat i ma plany z Natalią. Nie wiadomo, co będą robić. No jak... Don't ask me what, why, but I went straight to my parents' room. Wszedłem do pokoju rodziców. I powinienem zapalić światło. Było coś strasznego, czy co? Nagle zaczął szczekać. O ty! Do widzenia! Ty, co robisz tu w domu? Straszny nieznajomy. Która jest? 8:00. Dalej 8:03, kuźwa, w minutę nic się nie zmieniło. Poszedł sobie. Mam nadzieję, nie muszę iść spać. Nie muszę, jak dobrze, szafy się nie da otworzyć. Dobrze, ktoś jest przed moim domem, a moja mama zrobiła bitch lasagne i ja muszę ją zjeść teraz, bo prawdopodobnie jest na dole. Jezu, zostałem sam w domu. Chcę, żeby kucnąć. Jeżdżą jakieś samochody? No nie, no nic złego się nie dzieje chyba. Czy one się same podnoszą? Nikogo tu nie ma. Jurzek niebezpieczny. Mama, dawaj lasagne. Kajżeś... O, bitch. Food was cold. Jedzenie było zimne, więc wsadziłem je do microwave'a. Mogę na G rzucić. Rzuciłem nim o podłogę. Albo do piekarnika. Jedzenie zaraz będzie ciepłe. Bardzo dobrze. Tu mamy talerz, więc spokojnie możemy sobie zjeść posiłek. Czyli... Czym mogę jeszcze? Zamknij lodówkę, proszę. Ty! Tak nie działają mikrofalówki nawet w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedzenie się nie podgrzało. Dobra, niech się spokojnie podgrzewa. A ja w tym czasie, tu mam jeszcze jakieś drzwi, halo, a ja w tym czasie wyszedłem na zewnątrz popływać w basen. O, dobra, zaraz wyjdę popływać w basenie, ale najpierw spokojnie. Co za dźwięki? Po co żeście mnie straszyli? Dlaczego? Dzień dobry, kolacyjka. Food was nice and hot, I like watching TV while I eat. Okej, czyli mogę zjeść po prostu lasagne w rękach. Normalnie lasagne, trzymam ją w rękach i sobie jem. Także co? Niech będzie. Pooglądajmy trochę TV. Where is the TV? Załączyłem Tundra Pospolita.
tam kozy biegają. Nie, to jest film przygodowy. Dobra, po prostu usiądźmy spokojnie, jedzmy sobie lasagne i oglądajmy, co tam ciekawego dzieje się. Kuźwa, bez widelca! Samą ja pomieść lasagne. To jest odważne. Okej, czyli tam widzimy jakieś jelita, prawda? A my sami jemy sobie spokojnie lasagne. Płonie komin. Kuźwa, gościu ma taki gar lasagne na 4 gryzy. Ile on musi ważyć? To musi być waga. W tym żołądku tak samo. Zostać, kto tam się wychylał? Jeszcze gryzek. Na razie nic specjalnego się tutaj nie dzieje. Myśmy są bezpieczni. Dobra. I was already feeling very sleepy after eating the food. No i dobrze, po zjedzeniu poszedłem do kuchni, żeby... Mason, czego ty chcesz? Kurde, mieliśmy do ciebie zadzwonić, gościu. Coś nadchodzi. Ale musisz przyjść do Jessiki jutro. O kuźwa, czyli będzie jakieś tam cimci rimci ramta ramta? Coś, I probably should have closed refrigerator door. No, zamykaliśmy lodówkę. Oh fuck. And so I did. Więc zrobiłem to. I co teraz? Czy mogę wyjść przed dom? Mogę. Przed domem jest całkiem fajowo. Nic się nie dzieje, więc dalej poszedłem prawdopodobnie do ogrodu sobie pooglądać, jak wygląda basen, tak? Więc poszedłem tutaj i wskoczyłem na główkę do basenu, bo miałem taką ochotę. Poszedłem się wykąpać. Zobacz. Opowiadaj tę historię, mordo, to jest zimno i nie masz nóg. Ten gościu, który stał w pokoju rodziców, jak ja stałem, poszedł w lewo i skręcił tutaj. Czyli wszedł dziad na moją posesję. Co teraz? Czy prawdopodobnie... Aha, poszedłem zrobić zadanie domowe, bo z racji tego, że byłem głodny, nie mogłem go zrobić. Ale teraz już mogę. Zamknijmy sobie drzwi, żeby się nie stresować. I wtedy zacząłem odrabiać zadanie domowe. Cyk. Okej. Po zrobieniu zadania domowego... Miejmy nadzieję... 12:38 a.m. I got done with the homework for the day in above a few hours. No dobra. O kuźwa, ty! Ale... I was off to bed. Dobra, czyli robienie chemii w naszym wypadku nie jest aż takie turbo. O nie, mama. Co tam? Halo? Nie zostawaj zbyt długo, dzieciaku. W sensie nie pracuj, nie rób zadań. Nie powinnam słuchać pani Pauli. Nie powinieneś słuchać pani Pauli. Tym razem, co, już mogę się położyć? A czemu na budziku jest dalej godzina taka dość niespokojna? Czyli po prostu położyliśmy się spać. I w momencie, kiedy 1:16 a.m. I got up to get some water. O kuźwa, teraz się zaczyna, prawda? 1:16, więc wstałem z łóżka po odrobinę wody. Co to za dźwięki chore? Halo? Halo? Co tak bije? Nie, ja nie piję, ja chodzi i bije. Zegar, hehe. Aha. Nie ma żadnej godziny, żeby zegar bił. Ja idę tylko po odrobinę wody. Tylko po łyka. Mogę do tego, czy... Okej, mam wodę. Bardzo dobrze. Right click to drink. Trinken woden! Jest dobrze. Co, poszedłem się napić. Okej, jestem napity. Wygląda na to, jakby było bezpiecznie. Także nikogo tutaj nie widzę. Jest bardzo... Bardzo fajnie. Nikt mi przed drzwiami nie stoi. Mogę sobie spokojnie wrócić do domu. A może na przykład sobie puszczę telewizor, ty? O, nie ma sygnału, no i zajebiście. No i już ktoś tu siedział, już ktoś mi majstrował przy kablówce. Kuźwa, dopiero wymieniłem router, mam nowe programy. Dobrze, mama. O. You there? Miles. Who's that at the door? Kto to jest przy drzwiach? Ty tam jesteś? Kto jest, kuźwa, przy drzwiach? Mamo, i dlaczego nie śpisz o tej porze? A ja wracam do spania, ja wracam do wyra. Jestem pod łóżkiem. Co? Nie, nie, nie. Nikt tu nie wejdzie, prawda? Halo? Ktoś idzie. Słyszę kuźwa kroki. O nie! Przepraszam, to nie byłem ja. Mam czekać, czy co? Wychodź z pod łóżka. Ktoś naprawdę jest przed moimi drzwiami. Paula mi to wysłała! Nie otwieraj drzwi! We're calling the cops! You kid lock every room and hide in your room. Czyli... O kur! Tam jest jakiś...
Zauważył mnie. I felt my heart skip a beating loud. Dobra, muszę być po cichu. On nie wie, że tu jestem. Można jakoś zamknąć drzwi? Mam nadzieję, kuźwa, że tak. Nie otwieraj drzwi. Jakiś typ zaraz mi wejdzie do domu! Ja sobie zrobię łyczka. Dobra, łyka, bo się trochę zmęczyłem bieganiem. Wiesz, o co chodzi. Mam się zamknąć w swoim pokoju i kuźwa wejść pod łóżko. Jaka creepypasta pieprzona. Ty! On tam był! Patrzył na mnie, miał chyba rajstopie na japie. O, dymy. Nie otwieram! Nie ma mnie! Ja mam teraz... Nieważne, kto by był za drzwiami, nie otwieraj. No, Mason, Olivier, każdy ma to w dupie. It's Paula at the door. Do you hear me? It's Paula at the door. Mom, so sorry, honey. Everything is gonna be alright. Mama cię bardzo przeprasza, wszystko będzie dobrze. A bank to jest Paula? Ja... On był... Ja pierdolę! O, ja mówię, co to jest? Bo on był w sypialni rodziców. Przestań dzwonić, mówię! Łyczka wody. I powoli, nie, no ja zwariuję. Ja zwariuję, on tam jest. On jest w sypialni moich starszych. Oni wiedzą. Dlaczego ta pieprzona policja nie przyjeżdża? Nie. Naj. Zamknij cię! Nie! Wchodź pod wyrób! Nie ruszaj się! Czekamy! Czekamy! On jest w sypialni moich rodziców! Na fotelu bujanym! To jest... Nie dzwoń! Już nie dzwoń! Już tu... Nie dzwoń, proszę! Nie dzwoń do mnie! Policja! Panowie policyjni! Policjanci! Policja! Polis! Szybciej! Szybciej! Halo! Halo! Czy może... Wreszcie ktoś przyjechać? Na... Jest policja! Idealnie! Chyba są przed domem! I teraz nie wiem, czy mam wyjść? Halo? Przetrwałem! A game by rail! Survivor! Przetrwały! Panowie policjanci, jak dobrze! Czy na pewno go nie ma? Czy on został złapany? Na pewno... Railu! Kto go niby... Spał na łóżku moich rodziców! Teraz zeznania! Teraz jest czas na to, żeby powiedzieć, jak było naprawdę. Czy ja mogę... I look back... There and... He was gone. On zniknął. O! Co to, Paula? Cześć! Paula przyszła do mnie i powiedziała... Dobrze, że zostajesz pod łóżkiem, a tak naprawdę dzwoniła. Uciekł mi z domu przy policji! O, moi drodzy, jeżeli chcecie tego więcej, zostawiajcie łapeczki w górę, bo jest drugi epizod. Mistrzowski Łokieć, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, Łokieć! Jak zostajesz sam w domu, oglądaj dużo Karolka i jego streamów. Nara! Hej!